Ewangelii według świętego Marka. Kiedy Jezus przeprawił się łodzią na drugi brzeg, zebrał się przy nim wielki tłum. Zatrzymał się nad jeziorem. Przybył tam do niego jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go zobaczył, padł mu do stóp i żarliwie go prosił, mówiąc: moja córeczka umiera. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby uszła śmierci i żyła. Poszedł z nim. Towarzyszył mu wielki tłum i pchał się na niego ze wszystkich stron. Pewna kobieta, która od 12 lat chorowała na upływ krwi i wiele zniosła ze strony licznych uzdrowicieli, wydając cały swój majątek, a jednak nie doznając poprawy, lecz raczej popadając w stan coraz gorszy, kiedy dowiedziała się o Jezusie, podeszła w tym tłumie z tyłu i dotknęła jego płaszcza. Mówiła sobie: jeśli dotknę choćby jego płaszcza, będę ocalona. Rzeczywiście od razu zaschło w niej źródło krwi i poczuła w ciele, że jest wyleczona z tej dolegliwości. Jezus również od razu poczuł w sobie, że wyszła z niego moc. Odwrócił się w tym tłumie i zapytał: kto dotknął mojego płaszcza? Jego uczniowie powiedzieli mu: widzisz, że tłum pcha się na ciebie ze wszystkich stron, a pytasz, kto mnie dotknął? Powiódł wzrokiem wkoło, aby zobaczyć sprawczynię tego. Wtedy kobieta przestraszyła się i czując, co ją spotkało, podeszła z drżeniem, padła przed nim i wyjawiła mu całą prawdę. On jej powiedział: córko, twoja wiara przyniosła ci ratunek. Odejdź w pokoju i bądź zdrowa od swojego cierpienia. Gdy on to mówił, przyszli z domu owego przełożonego synagogi i powiedzieli: twoja córka umarła. Po co jeszcze trudzisz nauczyciela? Jakby nie słysząc przekazanej wiadomości, Jezus powiedział do przełożonego synagogi: nie bój się, bylebyś wierzył. Nie pozwolił nikomu towarzyszyć sobie z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. Weszli do domu przełożonego synagogi. Usłyszał tam wrzawę, płacz ludzi i wielkie lamentowanie. Po dojściu do nich powiedział: po co zawodzicie i płaczecie? To dziecko nie umarło, lecz śpi. Wyśmiewali go za to, a on usunął wszystkich, a potem zabrał z sobą ojca tego dziecka, matkę i tamtych trzech i wszedł tam, gdzie znajdowało się dziecko. Wziął dziecko za rękę i powiedział do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, nakazuję ci, wstań. Zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Miała już bowiem 12 lat. Na to obecni osłupieli w wielkim zdumieniu. A on stanowczo im nakazał, że nikt o tym nie ma się dowiedzieć. Polecił też dać jej jeść. Słyszymy dziś długą Ewangelię. Może w kościołach czasami będzie czytana skrócona wersja, ale to jest wersja pełna, przewidziana na dzisiejszy dzień w liturgii Kościoła. I w związku z tym też niosąca mnóstwo treści. Jak czytam tę Ewangelię, to nasuwa mi się pierwsza taka myśl, że jakby głównym przesłaniem tej dzisiejszej Ewangelii to jest ta historia z wskrzeszeniem córki Jaira. A jakby przy okazji, nie, Pan Jezus uzdrawia tę kobietę. Po drodze, jak słyszymy. I teraz, więc najpierw może przez chwilę zatrzymajmy się właśnie przy tym cudzie wskrzeszenia umarłej dziewczynki. To, co mnie osobiście tak zatrzymało, kiedy dziś przeczytałem po raz kolejny tę Ewangelię, to właśnie to, że to była córka
przełożonego synagogi. Synagoga to jest symbol starego prawa, tego wszystkiego, co było przed Chrystusem, a co było wiarą w Boga. Tak, oczywiście, prawdziwego Boga, ale przed Chrystusem. I oczywiście można by na tę historię spojrzeć po prostu w taki sposób, że Pan Jezus postanowił wśród wielu różnych cudów uczynić również cud w życiu Jaira, przełożonego synagogi, i tyle. Ale myślę, że tak jak właśnie wszystko, co Pan Jezus zrobi, jest jakimś znakiem proroczym, i tutaj też można się dopatrywać jakiegoś proroczego znaczenia, czyli jakiegoś sensu głębszego. Że to właśnie było wskrzeszenie i że to wskrzeszenie dotyczyło córki przełożonego synagogi. I mnie osobiście, jak o tym właśnie myślę, o tym kontekście, to przychodzi na myśl właśnie to, że chociaż ta wiara spod znaku Starego Przymierza, czyli Starego Testamentu, była wiarą prawdziwą, była wiarą w prawdziwego Boga, to jednak tam, w tej wierze, nie było zmartwychwstania. Sednem Nowego Przymierza, sednem tego, z czym Pan Jezus do nas przyszedł, czym przyszedł do nas Bóg, który stał się człowiekiem, jest obdarzenie nas życiem wiecznym. Dokonanie cudu zmartwychwstania to jest właśnie coś więcej niż cud. To jest wydarzenie, które nadaje temu światu, w ogóle całemu kosmosowi, zupełnie nowy wymiar. Jest to ponadczasowe, kosmiczne, że tak powiem, wydarzenie. Kosmiczne w tym znaczeniu, że dotyczące po prostu no, całego świata, całego wszechświata. Tak, jest to niesamowite wydarzenie. I właśnie ten bezradny wobec śmierci, wobec umierania swojej córki, przełożony synagogi, jest właśnie symbolem tej bezradności wobec śmierci, którą człowiek miał, nawet wierząc w prawdziwego Boga, zanim przyszedł Chrystus. I teraz Pan Jezus przychodzi do tego przełożonego synagogi, który symbolizuje właśnie to stare prawo, stare przymierze, żeby zapowiedzieć swoje zmartwychwstanie. Żeby zapowiedzieć ten zupełnie nowy rozdział w historii wszechświata. Przede wszystkim w historii człowieka, ale w historii ludzi, ale w ogóle całego wszechświata, jak już powiedziałem. Tak, to jest zapowiedź tego nowego. Tu nie chodziło tylko, moim zdaniem absolutnie, nie chodziło tylko o to, żeby pocieszyć biednego człowieka, biednego dlatego, że biednego w sensie cierpiącego strasznie człowieka, no bo przecież potwornie cierpi ojciec, kiedy umiera jego własna córka. I to nie tylko o to chodziło. Tu chodziło o coś dużo więcej. Tu chodziło o ten znak, że oto zaczyna się coś absolutnie nowego. I to coś nie polega na tym, że już teraz nie będzie umierać żadne, to coś nowe, nie polega na tym, że już nie będzie umierać żadne dziecko. Że już nie zdarzy śmierć dziecka. Nie na tym to polega. To polega na tym, że śmierć tak naprawdę nie jest śmiercią. To znaczy końcem życia. Tak, śmierć nie jest końcem życia. Dlatego Pan Jezus powiedział, po co zawodzicie i płaczecie? Nie jest to oczywiście zarzut, tylko właśnie wstęp do tego najważniejszego zdania. To dziecko nie umarło, lecz śpi. Tak. Śmierć jest zaśnięciem. Wyśmiewali go za to, co Jezus powiedział. No bo przecież potrafili
stwierdzić, nie, czy człowiek już umarł, czy jeszcze żyje. Zapewne upłynął już też dłuższy czas, nie, już na pewno dokładnie to sprawdzili. Zanim powiadomili ojca o śmierci dziecka, to na pewno to dokładnie sprawdzili. A Jezus mówi, ona śpi. Tak. Tak. Ale kiedy Jezus mówi, że śpi, to nie dlatego, że ona faktycznie spała, tylko dlatego, że oto Jezus zapowiada zupełnie nową rzeczywistość, zupełnie tak, no, nową rzeczywistość śmierci, to znaczy, że zapowiada zmianę perspektywy, czym jest śmierć. Tak. To jest właśnie ta radykalna zmiana. Ale jeszcze też, chociaż chwilę zatrzymajmy się przy tym wydarzeniu, jakim było uzdrowienie tej kobiety cierpiącej na krwotok. To, co mnie dziś poruszyło, kiedy czytałem tę Ewangelię, to jest ta myśl tej kobiety. Jeśli tylko dotknę choćby jego płaszcza. Właśnie ja nie muszę się z nim spotkać, ja nie muszę z nim rozmawiać, żebym tylko go dotknęła. Tak dosłownie musnęła. I dlaczego mnie to tak mocno poruszyło? Dlatego, że skoro ona sobie tak myślała, to jaka musiała być wiara w, nazwijmy to, niezwykłość, w moc Chrystusa. I muszę powiedzieć, że daleko mi raczej do wiary tej kobiety, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast rzeczywiście mam takie wrażenie, że moja wiara dojrzewa w tym kierunku i wyraża się to tym, że coraz bardziej jestem pewien tego, jak niesamowita jest moc miłości Boga. Jak niesamowita jest moc Chrystusowej miłości. To znaczy, że jeśli ktoś choćby dotknie tę miłość, albo ta miłość dotknie jego, to jest wszystko kwestia perspektywy, nie? Jak to nazwiemy, czy tak, nie? To już dzieją się cuda. I oczywiście nie są to cuda przede wszystkim takie, że ktoś chory na krwotok przestaje być chory na krwotok. Tutaj mówię, mam na myśli teraz dużo poważniejszą rzecz, że ktoś jest chory na brak miłości, że ktoś po prostu nie potrafi kochać, a nie potrafi kochać, bo sam nie był kochany, nie jest kochany, cierpi. Nie z powodu krwotoku takiego fizycznego, tylko z powodu takiego upływu życia, który wynika z braku miłości. Najpierw tej miłości otrzymywanej, a potem też tej dawanej. Właśnie kiedy człowiek nie jest kochany i przez to też nie kocha, nie ma siły kochać, no to jest właśnie człowiek wykrwawiający się. Tak. I dotknięcie, dosłownie samo tylko dotknięcie miłości Boga albo dotknięcie tego człowieka przez miłość Boga może uczynić niesamowite, wręcz cuda w życiu tego człowieka. Może to jego życie totalnie odwrócić. I tak jak powiedziałem, wiara moja w to coraz bardziej się wzmacnia, ponieważ widzę, jak się takie rzeczy dzieją. Mam szczęście jako ksiądz po prostu to widzieć. I nie mówię tu absolutnie o tym, że to za moją jakąś przyczyną. Nie wiem, może niektórzy tak to odbierają, ale najczęściej to jednak ja słyszę na przykład opowieści ludzi o tym, jak miłość Boga ich dotknęła i oni dotknęli miłości Boga w sytuacjach, w których ja ani nawet żaden człowiek,
Żaden człowiek nawet nigdy w ogóle w żaden sposób nie uczestniczył, przynajmniej tak wprost, bezpośrednio, świadomie, intencjonalnie. Tak, ale to już mniejsza o to, jak to się dokonuje. No to się dzieje. To się dzieje. I dlatego ta dzisiejsza Ewangelia przypomina mi nie tylko właśnie o tej pięknej, wspaniałej, niesamowitej prawdzie o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale też przypomina mi o mocy, potędze wręcz Bożej miłości. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.